Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale Videoblog Tech w szybkim warsztatowym odcinku. Do odpisu z PC-ta dostaję bardzo dużo zapytań od osób, które posiadają procesory pokroju Core 2 Duo E8200, czy jeżeli ma na wydanie 600-500 zł i kupi mocną kartę graficzną, będzie mu to działało bez problemu w nowych grach. Stąd też postanowiłem pokazać Wam organoleptycznie, że tak powiem, jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy do słabego, relatywnie słabego procesora, jakim jest Core 2 Duo E8200, dołożymy relatywnie silną dla niego kartę graficzną GTX 770 z 2 GB pamięci na pokładzie. W systemie jest zainstalowane 4 GB pamięci DDR2 800 MHz, to tak oprócz tego gwoli informacji. Także zapraszam do tego szybkiego warsztatowego testu, który ma pokazać, czy dołożenie mocnej karty graficznej do słabego procesora ma sens. Teraz mamy Wiedźmina trójkę, ustawienia niskie, wyłączamy wszystkie dodatkowe opcje winietowania, blumy i tak dalej. Przejdźmy do grafiki, rozdzielczość 1024x768, ustawienia niskie, wszystko jest praktycznie powyłączane i ustawione na niskie. I da radę czy nie da rady? Patrzcie ile mamy FPS-ów. 15, 14, 6. 6 FPS-ów, co najlepsze, lag jest straszny. Zabrałem teraz ręce, a widzicie, on dalej biegnie, pewnie się zatrzyma dopiero za jakiś czas. Jest po prostu taki lag na wejściu, procesor nie wyrabia po prostu z obsługą tej gry. Także Wiedźmina 3, procesor Core 2 Duo z kartą graficzną, nawet dosyć mocną jak na GTX 770, niestety nam nie obsłuży. Jesteśmy w CES-ie, ustawienia 1024x768 rozdzielczości. Cienie bardzo niskie, szczegółowość wysoka, można dać średnią. Nie, dajmy wysoko, może kogoś trafię. Shadery, damy średnią. Renderowanie wielorodzeniowe niech będzie włączone, chociaż mamy tylko dwa rdzenie. Multisampling wyłączony, FXAA wyłączone, rozmycie wyłączone. Zobaczymy, jak nam zadziała przy tych ustawieniach graficznych CSGO. Moi drodzy, w takich ustawieniach graficznych rozgrywkę w trybie sieciowym z innymi graczami mamy na poziomie, jak widzicie, różnie to bywa, ale około 60-50, spadki są do 50 paru klatek. Na pewno, moi drodzy, no niektórzy będą zawiedzeni, aczkolwiek tak jak mówię, no procesor zdecydowanie ogranicza nam tutaj kartę graficzną. Karta graficzna się po prostu nudzi przy tym procesorze. Tak to wygląda, moi drodzy. Jak sami widzieliście, sytuacja nie jest zbyt optymistyczna. Wiedźmina trójkę nawet na najniższych ustawieniach i najniższej rozdzielczości nie da się po prostu grać. To jedynie CSGO działa jako tako w około 50 mniej więcej stałych FPS-ach. Dla wszystkich tych, którzy pytają mnie i przysyłają takie zapytania właśnie do odpisu z PC-ta, mam 500-600 zł, chcę kupić mocną kartę, chcę pograć w 30 FPS-ach Wiedźmina trójkę z procesorem Core 2 Duo E8200, 8300 podobnymi. Moi drodzy, to nie przejdzie. Mając 500-600 zł, ja bym proponował, żebyście kupili sobie Core 2 Quada. One kosztują Q9400, kosztuje właśnie około 120-140 zł, zależy jak kupicie. Natomiast pozostałą kwotę przeznaczcie na kartę graficzną. Jak Wam się uda kupić GTX 770, one oscylują w granicach, już można trafić od 400 zł, natomiast zaczynają się na Allegro od 450, mniej więcej 500 zł, to wtedy kupcie sobie GTX 770 do tego kłada. Natomiast jeżeli Wam nie wystarczy pieniążków, to kupcie GTX-a na przykład 660 wersji Ti 2GB, będzie niewiele słabszy od 770, a z Core 2 Quad jak najbardziej będzie dobrze współpracować. Taki też filmik właśnie z Quadem i z GTX-em 660 i 770 postaram się za jakiś czas dla Was stworzyć i pokazać, w co i w jakich FPS-ach zagramy właśnie przy takim zestawieniu sprzętowym. Przepraszam za słabą jakość mikrofonu podczas tego, jak widzieliście gameplaye, jak opowiadałem o tej grze. Zapomniałem podpiąć mikrofon do tyłu bluzy.
No, także sorry, mam nadzieję, że jakoś mnie było słychać. Ode mnie to tyle w takim szybkim warsztatowym odcinku. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które chcą wysłać takie zapytanie do mnie, oglądną ten film i już tego nie zrobią i kupią Core 2 Quada i też GTX-a albo 770, albo 660 Ti, bądź też nawet GTX-a 660 normalnego w pełnej, normalnej wersji bez Ti-a. Też będzie jak najbardziej ok do tego procesora. To tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, nie tylko warsztatowych i kolejnych filmach na moim kanale. Poznaję Was, Wideoblog Tech.